skutecznie i satysfakcjonująco dla obu stron. Każda z wizyt, konferencji i rozmów przynosiła postęp. Zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym widać było wzajemne zrozumienie, które już dziś przynosi namacalne efekty. Te efekty to kolejne zawierane umowy ramowe i umowy wykonawcze. To także fakt, że spodziewamy się dostaw z Korei czołgów podstawowych K2 i armatochaubic K9 już w tym 2022 roku, a samolotów FA-50 oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmoo już w roku przyszłym, 2023. Warto przy tym zauważyć, że koreański sprzęt jest zaawansowany technicznie, a także projektowany przy uwzględnieniu zagrożeń podobnych do tych, których możemy się spodziewać w Polsce. Spełnia on nasze oczekiwania i wpisuje się w plany dalekosiężnego rozwoju Wojska Polskiego. Należy podkreślić, że dostawa każdego z wymienionych, już zakontraktowanych rodzajów sprzętu wojskowego oznacza szeroką współpracę przemysłową na kolejnych etapach, co spowoduje zwiększenie kompetencji polskiego przemysłu obronnego. Grupa PGZ szacuje, że przybliżona wartość jej udziału w projektach K2PL, K9PL i Chunmoo wyniesie ponad 60 miliardów złotych. Nie można również pominąć faktu, że wiele komponentów tych systemów uzbrojenia będzie pochodzić z polskiego przemysłu obronnego. Jako przykład niech służą pojazdy Jelcz, które stanowić będą podwozia wyrzutni Chunmoo, polskie wozy dowodzenia, łączności i rozpoznania. Spodziewamy się też pełnego przeniesienia produkcji amunicji do Polski wraz z niezbędnym transferem wiedzy i technologii. Współpraca koreańskiego i polskiego przemysłu na tak szeroką skalę przyniesie korzyści obu stronom. Dla naszych partnerów otwiera się nowy, duży rynek, który może być punktem wyjścia i bazą do dalszej ekspansji w Europie. Natomiast dla polskiego przemysłu zbrojeniowego będzie to koło zamachowe, które pozwoli rozbudować moce produkcyjne, pozyskać nowe technologie, a być może również zdobyć nowych kontrahentów. Dziękuję rządowi koreańskiemu za otwartość w stosunkach z Polską oraz budowanie współpracy w znacznie szerszym zakresie niż tylko handlowym. To dzięki wsparciu rządu koreańskiego strona polska w tak krótkim czasie otrzyma pierwsze dostawy czołgów K2, haubic K9, samolotów FA-50 oraz wyrzutni Chunmoo. W sytuacji ciągłego wspierania przez Polskę Ukrainy w zakresie materiałowo-sprzętowym duże znaczenie ma dla nas możliwość szybkiego zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu dokonujemy jednocześnie skokowej modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. Nie mam wątpliwości, że rok 2022 stanie się początkiem wieloletniej owocnej współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego pomiędzy Polską a Koreą Południową. Sytuacja geopolityczna, której główną determinantą jest agresywna polityka Rosji, sprawiła, że szybka rozbudowa i modernizacja Wojska Polskiego stała się koniecznością. Cieszę się, że znaleźliśmy partnerów, z którymi możemy współdziałać w tym zakresie, tworząc przy tym więzi wzajemnego wsparcia, zaufania i współpracy. Myślę, że nawiązana przez nas nić porozumienia będzie stawać się coraz mocniejsza, a współpraca będzie się rozwijać także w innych dziedzinach. Życzę prelegentom i przedstawicielom przemysłu owocnych obrad. Dziękuję. Thank you, sir. Dear audience, now let's listen to a message the Minister of Defense of the Republic of Korea has sent to the conference participants. The letter of His Excellency Jong Sup Lee will be read by Mr. Il Song, Deputy Minister of DAPA. Dzień dobry. 대한민국 국방부 장관입니다. 먼저 지난 26일 카타르 월드컵 조별리그에서 첫 승을 거둔 것을 축하드립니다. 폴란드 대표팀이 앞으로도 계속 선전해서 월드컵에서 좋은 성과 있기를 기원합니다.
Dzień dobry. Jestem ministrem obrony Republiki Korei. Przede wszystkim gratuluję pierwszego zwycięstwa w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze w 26 listopada. Życzę polskiej reprezentacji najlepszych wyników na tym mundialu. 이런 좋은 분위기 속에서 오늘 한국, 폴란드 방산협력 컨퍼런스를 개최하게 돼서 매우 기쁘게 생각합니다. Cieszę się, że w tak dobrej atmosferze została zorganizowana polsko-koreańska konferencja o współpracy w przemyśle zbrojeniowym. 바쁘신 와중에도 자리를 빛내주신 보아시작 부총리님, 그리고 후바이 폴란드 BGZ 사장님을 비롯한 양국의 내외 기분께 깊이 감사드립니다. Jestem niezmiernie wdzięczny za przybycie panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi, który pomimo licznych obowiązków uświetnił swoją obecnością dzisiejsze wydarzenie. Panu Sebastianowi Chwałkowi, prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz dostojnym gościom z obu krajów. Aula, 한국과 폴란드 간의 우애와 방산협력 발전을 위해 뜻깊은 자리를 마련해 주신 이문민 주 폴란드 대사님과 관계원 여러분께도 깊은 감사의 말씀을 드립니다. Chciałbym serdecznie podziękować również panu ambasadorowi Hunmin Lim i urzędnikom powiązanym z ambasadą, którzy przygotowali tę ważną konferencję na współpracy w przemyśle zbrojeniowym i zacieśnienia przyjaźni koreańsko-polskiej. 한국과 폴란드의 방산협력은 지난 5월 저와 부하시작 부총리님 간의 회담에서부터 시작되었습니다. 이후 윤석열 대한민국 대통령과 두다 폴란드 대통령께서는 5월 정상회담에서 심도 있는 논의를 통해 양국 간의 방산협력 방안을 더욱 발전시켰습니다. Obecna współpraca w przemyśle zbrojeniowym między naszymi krajami została zapoczątkowana w maju bieżącego roku od mojego spotkania z panem premierem Błaszczakiem. Następnie podczas czerwcowego szczytu prezydent Republiki Korei Yoon Suk-yeol i prezydent Republiki Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odbyli rzeczową rozmowę na temat dalszych planów kooperacji w przemyśle zbrojeniowym między oboma krajami. 그 결과 양국은 K2 전차, K9 자주포, FA-50 전투기, 천무 다련장 로켓 등 총 120억 불 이상의 계약을 체결하였습니다. 그리고 폴란드 수출용 K2 전차와 K9 자주포는 지난 10월 출고식을 가졌고 12월에 일부 물량이 폴란드에 도착할 예정입니다. W rezultacie Korea i Polska podpisały kontrakty na łączną kwotę ponad 12 miliardów dolarów w zakresie czołgów K2, haubic samobieżnych K9, myśliwców FA-50 i wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet Chunmoo. Wreszcie w październiku bieżącego roku pierwsze czołgi K2 i haubice samobieżne K9 przeznaczone na eksport do Polski uroczyście opuściły fabryki, a w grudniu część dostaw ma dotrzeć do Polski. 이처럼 200일도 안 되는 짧은 시간 내에 대규모 방산협력을 달성한 것은 유례를 찾아보기 힘들 정도로 대단한 성과입니다. 양국 정부는 오늘의 성과를 내기 위해 서로의 어려움을 터놓고 이야기하면서 양국 모두에게 이익이 되는 방안을 마련하고자 노력하였습니다. Rozwinięcie współpracy w przemyśle zbrojeniowym na tak dużą skalę i w tak krótszym niż 200 dni czasie jest osiągnięciem bez precedensu. W dążeniu do tego sukcesu rządy obu krajów otwarcie rozmawiały o swoich trudnościach, jednocześnie dokładając wszelkich starań, by wypracować obopólne, korzystne rozwiązanie. 그 과정에서 오늘 이 자리에 참석해 주신 많은 분들이 합의점을 찾을 수 있도록 애써주셨습니다. 이번 방산협력 성과는 여러분 모두가 계셨기 때문에 가능한 것들이었습니다. 이 자리를 빌려 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 전합니다. W trakcie tego procesu wielu obecnych tutaj nie szczędziło wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia. Wszystkie te dokonania we współpracy w przemyśle zbrojeniowym zawdzięczam Państwu. Pragnę wszystkim serdecznie za to podziękować. 앞으로도 한국과 폴란드의 국방 및 방산협력 관계는 더욱 발전할 것입니다. 우리는 기존의 협력 사안 외에도 다양한 무기체계에 대해 협력할 것입니다.
또한 단순한 무기체계 구매뿐만 아니라 기술협력, 공동생산, 공동마케팅 등 여러 방법을 통해 양국의 방산, 방위산업이 함께 성장할 수 있도록 노력할 것입니다. W przyszłości również stosunki między Koreą a Polską w sferze obronności i przemysłu zbrojeniowego będą się dalej rozwijać. Poza już istniejącymi obszarami będziemy dalej rozwijać współpracę w zakresie różnych systemów uzbrojenia. W dodatku nie tylko poprzez proste zakupy, ale również współpracę techniczną, wspólną produkcję, łączony marketing i tym podobnym. Poprzez wielorakie działania będziemy dążyć do tego, aby przemysły obronne obu krajów rozwijały się razem. 이런 상황에서 오늘 컨퍼런스는 매우 시의적절하고 의미가 크다고 생각합니다. 오늘 회의가 양국 방산 협력 간 어려웠던 점과 이를 극복한 방안을 논의하며 서로의 지혜를 배울 수 있는 좋은 기회가 되기를 바랍니다. Uważam, że w tych okolicznościach niniejsza konferencja jest bardzo aktualna i ważna. Podczas dzisiejszego spotkania będzie mowa zarówno o trudnościach, jakie niesie ze sobą współpraca w przemyśle zbrojeniowym, jak i o sposobach ich przezwyciężania. Konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami w tej dziedzinie. 다시 한번 오늘 컨퍼런스를 준비해 주신 임훈민 대사님과 관계관 여러분, 그리고 자리를 빛내주신 부하수작 부총리님과 후바웨이 사장님께 감사의 말씀을 드립니다. Jeszcze raz dziękuję panu ambasadorowi Huminnym i powiązanym z ambasadą urzędnikom, którzy przygotowali dzisiejszą konferencję, a także panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi i panu prezesowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianowi Chwałkowi za uświetnienie tego wydarzenia swoją obecnością. 우정은 술과 같은 것으로 묵을수록 좋다라는 폴란드 속담처럼 한국과 폴란드의 오늘 회의를 계기로 오래도록 우정을 나누고 함께 발전하기를 바랍니다. Jak mówi polskie przysłowie, przyjaźń jest jak wino, im starsza, tym lepsza. Życzyłbym sobie, aby dzięki dzisiejszej konferencji Koreę i Polskę przyłączyła wieloletnia przyjaźń i wspólnych rozwój. Ja, dziękuję. Now on video.